kubek typera? A może jednak Napoli kupon spierdoli? Jeżeli nie masz pomysłu na prezent dla jakiegoś typera z krwi i kości, to przychodzimy tutaj z pomocną dłonią. Nasz mały sklepik typera buja się bardzo dobrze i całkiem dobrze się ma. Obstawiamy.shop, jeżeli byście byli zainteresowani takim typerskim asortymentem i przede wszystkim typerskimi kubeczkami z zielonym środkiem, imitującym oczywiście zielone kupony, to serdecznie zapraszam. Graficznie wrzucam wam teraz asortyment, linki znajdziecie w opisie i w komentarzu pod tym filmem. Obstawiamy.shop, będzie mi bardzo miło. Witam każdego na kanale Obstawiamy. Na sam początek filmu, zanim przejdziemy do tych wszystkich konkretów, zachęcam do zostawienia łapy w górę. To pomaga rozwijać cały kanał, a idzie wam to ostatnio wybitnie. To jest odpowiednie słowo, także dziękuję serdecznie za każde kliknięcie. Oczywiście słuchajcie, jeżeli ktoś by chciał przewijać ten mój wstęp, to sobie śmiało przewijajcie od razu do kuponów. Ja sobie lubię pogadać, więc pewnie chwilę to potrwa, bo mamy kilka spraw do obgadania. Przede wszystkim mamy promocję na zwrot kasy za przegrany kupon, bo ta promocja jest cały czas aktualna. Jeżeli ktoś nie ma konta w BetClicku, a chciałby sobie z niej skorzystać i założy konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, używając kodu promocyjnego Obstawiamy, tak jak widzicie na tym banerku, no to właśnie można stworzyć pierwszy, obojętnie jaki kupon, za maksymalnie 228 zł. Jeżeli ten kupon nie wejdzie, wraca do was 200 zł do jednokrotnego obrotu po kursie 2,14 na całym kuponie. Jak na polski rynek całkiem dobre warunki. Oczywiście nie musicie grać dokładnie takiego kuponu, no tutaj jest tak dosyć optymistycznie poleciane, że lewy minimum 2 gole strzeli dzisiaj po kursie 7,50. Jeżeli to nie wejdzie, to do gracza wraca 200 zł i raz musi to obrócić po kursie 2,14 na całym kuponie. Ale tak jak mówię, nie musicie grać takiego kuponu, możecie zagrać cokolwiek tylko chcecie. Nie musicie grać za 228 zł, to jest maksymalna kwota w promocji, ale wy możecie zagrać ten kupon za, nie wiem, 5 zł, 10, 15, 20, no jak wam się podoba. Po prostu jeżeli nie wejdzie, wraca do was kasa minus podatek we freebecie. Osoby zainteresowane odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Założenie konta w BetClicku to jest minuta i można tworzyć coś na dziś. Zanim przejdziemy dalej, to oczywiście zapraszam do naszej grupy na Facebooku, ponad 100 tysięcy ludzi. Zapraszam na naszego Instagrama, tam dodatkowe kupony, których tutaj po prostu nie ma. Linki znajdziecie w opisie pod tym filmem. I oczywiście lecimy z konkursem, 25 zł do wygrania. Co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? No subskrybować kanał, zostawić tą łapę w górę pod filmem i w komentarzu dopowiecie dokładny wynik i minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Bayernem a Barceloną. Dopisujecie swój nick gracza z BetClicka, typujecie do 21. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez nich u gracza na BetClick nie biorą udziału w zabawie. Czyli standardowe zasady konkursowe i spokojnie, myślę, możemy przechodzić sobie do meritum tego odcinka, tego kolejnego materiału tworzonego przy współpracy z BetClickiem, czyli po prostu do kuponów. No co tutaj dużo gadać, wszyscy na to czekają. Jest tego dzisiaj masa. Naprawdę nie spodziewałem się, że aż tyle tych kuponów będzie, bo jest ich chyba więcej niż w nie jeden weekend. No ale co tu się dziwić, jak mamy prawda, Ligę Mistrzów i naprawdę ciekawe spotkania. Więc zaczniemy, słuchajcie, kupony od osób, które nie typowały na YouTubie, mają szansę tutaj debiutu. Zaczynamy od kuponu, słuchajcie, Szymona. Szymon, no to jest ciekawe, bo za 1330 zł freebeta jest zagrane. To albo miał dobre misje z dużymi freebetami do wygrania i te misje były robione, albo naprawdę długo zbierał. No jest ładowany freebet i to co tu wejdzie, to już jest oczywiście czysty profit. Wygrana jest pomniejszona o tą kwotę freebetu, także dlatego tak to wygląda, nie? 1330 i 2258 do wzięcia. Ale co my tu mamy? Mamy Barcelonę z remisem. Tak jak sobie przeglądałem grupy, naprawdę sporo osób twierdzi, że ta Barcelona powalczy, że ona wcale nie jest skazana na pożarcie z Bayernem, bo Bayern, no warto to nadmienić, 3 ostatnie mecze w Bundeslidze to 3 remisy. Coś tam nie idzie do końca, brakuje tej typowej dziewiątki chyba jednak, więc tutaj po prostu Szymon łapie sobie x2, typowe x2 i dorzuca minimum jeden gol Ajaxu. Ajaxu, który w tym sezonie na razie wygląda bardzo dobrze. Ajaxu, który gra z Liverpoolem, który ma swoje problemy. Mieli troszkę więcej czasu teraz zawodnicy Liverpoolu na odpoczynek, bo z wiadomych względów nie szła Premier League w ten weekend. No tutaj jest założenie pewnie overowego meczu i minimum jeden gol gości, czyli Ajaxu, który w ofensywie naprawdę w tym sezonie prezentuje się dobrze. Także tutaj freebet obracany, oby się udało Szymonowi, trzymamy za to bardzo mocno kciuki. Lecimy od razu do kuponu od Kryspina. No tak, no jest 1200 zł na gola lewego, nie? Tutaj wystarczy jeden gol, nie tak jak w tym promocyjnym kuponie, pod promocję. No tutaj minimum jedna bramka Roberta po kursie 2,13. Kilka dni temu patrzyłem, było powyżej 2,30 nawet, nie? I ten kurs spada, ale nic dziwnego, skoro Robert to jest maszyna do zdobywania goli i myślę, że na pewno na taki mecz z Bayernem, tam jeżeli chodzi o lewego, to spina i mobilizacja będzie na najwyższym możliwym poziomie. No na pewno on się na każdy mecz mocno mobilizuje i jest ta mobilizacja na najwyższym poziomie, ale mecz z Bayernem, no sami powiedzcie, nie? Jeżeli będzie miał pół okazji, to ja myślę, że spokojnie to zrobi. Wydaje mi się, że z Bayernem, który jest w tej obecnej dyspozycji, moje też takie zdanie jest, tak jak w większości osób na grupach, Barcelona powalczy i ta Barcelona, która tworzy sobie mnóstwo sytuacji, wiadomo, z zespołami dużo słabszymi niż Bayern, kilka tych sytuacji sobie tutaj stworzy. Więc mam nadzieję, że to się Kryspinowi tutaj uda, bo 2-2-4-9 PLN-ów smaży się na tym pięknym singlu i trzymamy za to kciuki. Dalej mamy trebla, czyli taki trochę większy kupon za 928 zł od Jakuba. Tu jest ładnie wyliczona stawka. Ta stawka jest taka nierówna, że tak powiem. Prawdopodobnie dlatego, żeby nie przekroczyć dodatkowego podatku, nie? Bo powyżej 2280 plny jest dodatkowy podatek od wygranych, więc tutaj no bardzo dobrze, mądrze, sprytnie. Jest 2278 zł do wygrania. Mamy BTTS-a i over 2,5 goli w meczu Bayernu i Barcelony, czyli znowu założenie, że ten mecz będzie overowy. 90% kuponów, jak nie 95 albo 99 na grupach zakłada, że ten mecz będzie overowy w rożne, w gole, w faule, spalone, w kart, we wszystko. Po prostu we wszystko. No oby tutaj, obyśmy wszyscy się nie przejechali. No jest ten over 2,5 goli z BTTS-em, do tego zwycięstwo Porto z Brugią. Porto, które przegrało z Atletico pierwszy mecz, z Brugią, która wygrała z Leverkusen na własnym boisku 1-0. Mi to się wydaje, że jeden z tych meczów Porto, Inter albo Liverpool to będzie taka mocna bomba, na której sporo osób się przejedzie. Gdzieś tutaj będzie smród, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że to nie będzie Porto, żeby tutaj Jakubowi ten kupon ładnie się zielenił. I jest jeszcze po prostu dopychacz, overek 1,5 gola w meczu Bayeru, Leverkusen i Atletico Madryt. Swego czasu Atletico było taką ekipą, gdzie nawet ciężko było o overy 1,5 w ich meczach. Teraz troszkę ta tendencja się zmieniła i też te kursy już zaczynają zjeżdżać. No tutaj jest 1,33, czyli pewnie takie dopełnienie tego trebla, żeby ten kurs jeszcze trochę podbić. No i tak on się tutaj prezentuje. Pędzimy dalej. Dalej mamy, słuchajcie, kupon od Piotra. No i tu jest ciekawy pomysł, bo są rożne samego Atletico Madryt. Od razu wam powiem, jak to statystycznie wygląda. Jeżeli chodzi o samo Atleti, to w 5 ostatnich meczach biją raz lepiej, raz gorzej, bo to było 5 rożnych, 2 rożne, 7, 2, 4, czyli jakby nie utrzymują się na jakimś tam stałym poziomie tych 3 czy 4 kornerów, bo na przykład dwa razy w 5 ostatnich meczach też wpadały, no i to tutaj troszkę mniej napawa optymizmem niż by mogło, no ale taki mamy tutaj pomysł od Piotra, on sobie, czyli po prostu samo Atletico musi nabić tutaj oczywiście linię rożnych, Atletico w meczu wyjazdowym z Leverkusen i do tego overek 2,5 goli w Porto, no i tak jak mówiłem, Porto ten pierwszy mecz przegrało w takich dosyć szalonych okolicznościach z Atletico 2-1, Brugia wygrała 1-0, no i teraz pytanie, czy Brugia będzie na tyle dobra, bo oni grali z tym słabym Leverkusen, z Leverkusen, który może gra fajnie w piłkę, ale coś tam nie funkcjonuje tak jak powinno, bo nie przekłada się ta fajna gra na wyniki, no i w Bundeslidze i pierwszy mecz w Lidze Mistrzów, nie, to wszystko na to wskazuje. Jeżeli chodzi o Porto, to oczywiście w lidze oni sobie radzą świetnie i tam over za overem jest robione, no tylko pytanie, jak ta Brugia tutaj się postawi. Dla mnie trochę mecz zagadka, ciężko mi przewidzieć, co może się tutaj wydarzyć, możecie dać znać w komentarzach, co wy myślicie, bo na pewno macie jakieś ciekawe pomysły i generalnie ten kurs na over 2,5 goli, to on jest tutaj zachęcający, nie? Może to będzie taki mecz, wiesz, wymiana ciosów, jedni i drudzy ofensywnie, bez murowania, bo i w sumie po co murować. Też Porto jakby musi już zacząć gromadzić punkty, bo byli blisko urwania tego punkciku Atletico, ale się nie udało, więc cały czas po pierwszej kolejce 0 punktów na koncie. No i z takim zespołem jak Brugia to na pewno muszą te punkty gdzieś tam kompletować. No jestem ciekawy, możecie dać znać w komentarzach, to jest propozycja tutaj od Piotra na takiego dubla i pędzimy od razu dalej, nie zatrzymujemy się, dalej jest kupon od Tomka, no i tutaj mamy 700 zł na stawce, 1595 do wygrania i też jest to overek 2,5 goli, który mnie zastanawia i który moim zdaniem ma interesujący kurs. No gra ta Viktoria Pilzno z Interem, Viktoria, która było widać, do meczu z Barceloną podeszła bez kompleksów, tam ofensywnie, zero murowania, wymiana ciosów w miarę możliwości, żeby dać fajne widowisko, skończyło się 5-1, tak, o ile dobrze pamiętam, czyli over 2,5 goli spokojnie pokryty, no a Inter przegrał 2-0 z Bayernem i to na własnym boisku. I też jeżeli chodzi o Inter, jest ta sama sytuacja co z Porto, też muszą zacząć kompletować punkty, no bo wiadomo, ten Inter może nie jest w najlepszej dyspozycji, ale to cały czas jest Inter Mediolan, który ma zajebisty skład po prostu, piłkarsko naprawdę oni powinni tutaj robić, może nie furorę, ale naprawdę trzymać dobry poziom, więc wydaje mi się, że tutaj też postawią wszystko już na jedną kartę, mocno ofensywnie wyjdą na tą Viktorię Pilzno i też znowu jestem ciekawy, jak Viktoria się zachowa, czy też będą chcieli dać fajne widowisko i spróbować wymiany ciosów z Interem na własnym boisku, przed własną publicznością, czy jednak gdzieś tam wprowadzą elementy murarki, że tak powiem, no. Dla mnie pomysł fajny i ciekawy, głównie ze względu na to, że na over 2,5 goli jest 1,68. Dla mnie ciekawe, do tego jest dorzucone, o też ciekawy typ, Atletico z remisem i under 4,5 goli, czyli tutaj, moi drodzy, Tomek celuje w undera w tym meczu Atletico, ale dosyć wysokiego, no 4 gole w meczu to i tak powiedzmy sobie, bo taki jest maksymalny licznik goli w tym meczu przy tym typie, 4 gole mogą wpaść, nie? I do tego Atletico nie może po prostu przegrać, czyli jakieś 1-0 dla Atletico, 2-2 na przykład, czy 2-0 dla Atletico, no po prostu Atletico nie może tego meczu przegrać, a w meczu mogą wpaść maksymalnie 4 gole i tutaj jest 1600 zł prawie do wzięcia, więc bardzo fajna sklejka. No i jest tego dzisiaj sporo, mamy, słuchajcie, jeszcze raz, dwa, jeszcze 3 kupony mamy. 3 kupony mamy, bo kolejny kupon to jest już kupon od Marcina, słuchajcie, od Marcina mamy tak: Porto z Brugią, over cornerów, ogólnie meczowe over cornerów. Statystycznie, jeżeli jesteśmy przy cornerach, to na chwilę się zatrzymamy, ja wam powiem, jak te ekipy ostatnio cornery biją, bo jeżeli chodzi o Porto, to jest 7, 9, 10, 8 i 12 cornerów, jeżeli chodzi o Brugię, do 17, sami nabili w tym meczu ligowym 15, więc potrafią tak zaszaleć, 7, 11, 10 i 3, no wszystko zależy od tego, jak zakładacie ten mecz, w sensie jak będzie wyglądał, czy będzie ofensywny, czy będzie wymiana ciosów, czy będzie box to box, czy będzie dużo akcji podbramkowych, bo jeżeli są akcje podbramkowe, no to oczywiście gdzieś tam te rożne mają większe szanse powodzenia niż w przypadku, gdy grają ekipy, które lubią sobie pokopać w środku pola piłkę i gdzieś tam długo konstruować akcję i tą piłkę długo trzymać przy nodze, nie? Więc tutaj jest over goli proponowany ogólnie meczowy, no i jest właśnie dorzucone zwycięstwo Liverpoolu. To mnie zastanawia, bo generalnie, tak jak mówiłem, jeden z tych trzech meczów może okazać się bombeczką, nie? I też ten Ajax, to moim zdaniem, może się Liverpoolowi postawić. Oczywiście, gdyby Liverpool był w swojej optymalnej, tej maksymalnej dyspozycji, z której znamy Liverpool, to pewnie nie byłoby nic do gadania tutaj, ale teraz jest takie okienko gorszej dyspozycji, tak sobie to określmy, który Ajax może wykorzystać. Może, ale oczywiście nie musi. No tutaj zdaniem Marcina nie wykorzysta, bo Marcin gra, że Liverpool po prostu ten mecz wygrywa, słuchajcie. Zanim przejdziemy do dwóch ostatnich kuponów, króciutka wrzutka z fotelami. Między kuponami zachęcam do sprawdzenia oferty naszego partnera Diablo Chairs. Oni tutaj dbają o naszą wygodę w studyjku do streamów. No tutaj macie fotelek po prostu w trzech rozmiarach. Każdy znajdzie coś dla siebie. Jest to marka stworzona przez profesjonalistów, którzy na fotelach gamingowych tak naprawdę znają się najlepiej. Ofertę macie w opisie pod filmem. Pierwszy link od góry bez problemu znajdziecie. Polecamy. No i dobra, przedostatni kupon na dzisiaj to jest, słuchajcie, kupon od Dawida. Dawid gra tutaj, no bardzo ciekawy typ, MyCombi, czyli ta wcale nie żadna innowacja, ale w końcu opcja, którą wprowadził BetClick. I tutaj mamy tak, mamy over 8,5 cornerów w meczu, bo to jest MyCombi na mecz Bayernu i Barcelony, czyli trzy typy wybrane z jednego meczu, sklejone w jeden kupon, pierdolnięte za 800 zł. Minimum 9 cornerów, gol lewego, czyli to przed chwilą sobie gadaliśmy, i jeszcze do tego minimum jeden gol w pierwszej połowie. To wszystko daje kurs 3,03 i tutaj jest ładowane, tak jak widzicie, za 800 zł, 2133 do wygrania. I od razu wam powiem, jak ostatnie mecze obu ekip, jeżeli chodzi o kornery. 15-5, 12-8-3 to Bayern, a Barcelona wygląda zdecydowanie lepiej, bo jest 9-18, 8-11-11, czyli w 5 ostatnich meczach Barcelony ten over 8,5 rożnych był kryty, nie został pokryty tylko w meczu wyjazdowym z Sevillą, tam się skończyło 4-4 w kornerach i tych rożnych było 8, zabrakłoby jednego. No tutaj jest zakład na to, że po prostu będą kornery, będzie gol lewego i będzie minimum jeden gol w pierwszej połowie. No trzymam kciuki, bo te MyCombi to zawsze mi się podobają. Podoba mi się to budowanie typów z jednego, kuponów tak naprawdę z jednego meczu, więc tutaj, Dawid, trzymamy oczywiście mocno kciuki, ale jest też MyCombi od Kamila, który zakłada troszkę inny scenariusz. Już tak jak widzicie, kurs prawie 5, bo 4,98. No i tutaj mamy takie założenie, że to jednak Bayern wygra. Takiego kuponu jeszcze dzisiaj nie było, więc też oczywiście no, jest mnóstwo pomysłów na każdy mecz. Trzeba też i taki wrzucić. No tutaj Kamil proponuje... W MyCombi też oczywiście. Zwycięstwo Bayernu Monachium. Proponuje nam, słuchajcie, under 4,5 goli, czyli też troszkę inaczej tutaj jest kombinowane. W meczu będą maksymalnie 4 gole. Jest też over rożnych doklejonych i jeszcze jest doklejone to, że to Bayern wygra pierwszą połowę. No jestem mega ciekawy, kto tutaj będzie miał rację, bo tych pomysłów, tak jak mówię, jest mnóstwo. Masa kuponów na dzisiaj, masa pomysłów, masa typów, propozycji. No cholera, mam nadzieję, że większość z nich będzie zielona, a już mam wielką nadzieję, że chociaż coś wejdzie, bo zdarzają się takie dni, że nie siada nic na kanale. Wtedy to jest wielka przykrość i takie dni się będą zdarzały, to trzeba o tym po prostu pamiętać, że w tej zabawie tak to wygląda i funkcjonuje, niestety. Ale mam nadzieję, że tutaj chociaż coś wejdzie, że kogoś będzie można wieczorem czy tam jutro rano pochwalić. Za to trzymam kciuki za wasze kupony. Na dzisiaj będziemy kończyć, zapraszam do naszego sklepu typerskiego, kubki typerskie można sobie ogarnąć, czy koszulki, czy czapki, obstawiamy.shop. Linki macie w opisie, w komentarzu, bez problemu znajdziecie. Na sam koniec zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do naszych grup, wszystkie linki w opisie pod tym filmem. Zachęcam do brania udziału w konkursie tutaj na filmie. Słyszymy się jutro, dzisiaj po 11:00, live'ik odpalany, kleimy kupony właśnie na Ligę Mistrzów, także do zobaczenia, do usłyszenia, dzięki, że oglądaliście do samego końca. Piątela!